Halo, halo! H2Zero, siemanko ludziska, jestem Cichy Wuj, a to jest kolejny odcinek z serii Patapon 3. 3, tak. O, umiem liczyć do 3, super. Dobra, jak zwykle standardowo, witam was po długiej, ponad tygodniowej przerwie. W ogóle, ale to dzisiaj to już chyba jest wyjątkowo długa przerwa. To co, ze słowem wstępu, bo zawsze jest słowo wstępu, wypadało się wyjaśnić, czemu przerwa była dłuższa niż zwykle. Otóż... robię nową animację, niedługo będzie, jest w fazie już dubbingu i teraz musimy się tym zająć i dlatego nie mogłem nic nagrywać, ani kucyków, ani tego. I dzisiaj czym się zajmiemy? Dzisiaj przejdziemy, jak mówiłem już wcześniej, labirynt powściągliwości. I zapomniałem dodać chyba w poprzednim odcinku, że on się składa... Jest dźwięk? Jest dźwięk, dobra. Z trzech, nie z trzech, tylko z pięciu pięter. Wow, umiem liczyć aż do pięciu, super. A dzisiaj, zobaczcie jaka kulminacja. Zdziwiłem się, że umiem liczyć do trzech, teraz się okazało, że umiem nawet do pięciu. No, wracając do animacji, bo wiecie, jak zwykle nagranie jest szybsze niż to, jak mówię, dlatego odcinki są takie krótkie. I ten... O czym mówiłem, o animacji, że nowa animacja się szykuje i będzie niedługo. Jesteśmy w fazie podkładania głosów, znaczy... miała być pewna osoba podłożyć głos, ale go chyba nie podłoży, bo jest, nie wiem, zajebana w akcji, ale ja trochę podłożę i zapytam jeszcze paru innych ludzi, więc niedługo będzie nowa animacja, więc szykujcie się. I dobra, najpierw patapony, a potem powiem coś o tej animacji jeszcze raz, bo mi się przypomniało, ale dobra. Jest dźwięk, dobra, bo się przestraszyłem, że nie ma dźwięku. Dobra, i co my tutaj mamy? Zapomniałem, powiedziałem nazwę chyba tego poziomu jakieś 20 sekund temu, a zapomniałem zupełnie jak ona się nazywa. Dobra, mniejsza. Widzicie kochani, co się dzieje, rozwalamy drzwi i spotykamy najbardziej podstawowego przeciwnika, który jest, no, prosty. Wybaczcie, że będę pociągnął nosem, znaczy ja zawsze to robię, ale tym razem może to być nieco bardziej natarczywe, bo będę robił to zwyczajnie częściej z racji tej, że mam lekkich katarek. Dobra, ale chyba znaczy nie, no na pewno postaram się jakoś nad tym zapanować. I okej, okay, dobra, i walczymy z golemem. I ogólnie wydaje się wszystko spoko, wszystko łatwe. A jak wszyscy wiemy, że żelazne zasady gier komputerowych, gier na PSP, gier na jakąkolwiek platformę. Jeżeli coś jest, jeżeli szykuje się długi poziom i on na początku jest prosty, to wiemy dobrze, że na końcu wcale tak nie będzie. Tym razem też to się sprawdzi. Jeżeli jest save point, to znaczy w Pataponach nie ma save pointów, gra się save'uje automatycznie po przejściu misji lub kiedy sobie tam zasave'ujemy. Nie może w trakcie tylko. Ale powiedzmy gramy w coś innego i są save pointy i nie, że sobie save'ujemy kiedy chcemy. To jeżeli widzicie, że jest save i w miarę spokojne miejsce, czy coś w tym stylu, to wiecie, że wcale takie później nie będzie, za jakieś 20 sekund jak zasejmujecie grę. To kolejna z żelaznych zasad gier. Dobra, co dalej? A, jeszcze kwestie organizacyjne, które mi się przypomniały. Uciekaj! Nie uciekł, idiota. Znaczy powiedzieć, krzyknął uciekaj, żeby on uciekał tam na nagranie, bo nadal komentuję nagranie. I właśnie z naszego zmierzam, komentując to nagranie, zmierzam do tego, że dzisiejszy odcinek jest wyjątkowo długi, bo jak wspomniałem na początku, składa się dzisiejszy poziom z pięciu mini poziomów. I wszystko przeszedłem w jakieś 40 minut. No odcinek jak widzicie trwa 20, nie robiłem żadnych uncutów, jesteśmy w Polsce, mówimy uncuty, nie uncut czy coś w tym stylu, broń Boże, mówi się uncut, tak samo mówi się Tomb Raider. Znowu dostał, no co za pizd... Gałganek. Znaczy ja i tak wiem co robię, wiem kiedy nasz bohater może przyjąć jakiś cios na klatę. Ja uciekam wtedy, kiedy naprawdę jest to konieczne, maksymalizujemy moment atakowania przeciwnika. Dobrze wiem co robię i teraz na przykład wiem, że nie będziemy uciekać przed tym... Nie, będziemy uciekać, bo widzicie, nie uciekliśmy. Dobra, co do czego dążę? Podzieliłem odcinek na dwie części. Następny zaczniemy, będzie niedługo, bo już jest nagrany, więc skomentowanie go i zmontowanie. Zacznijmy, już zmontowany, co to jest montowanie? Wycięte w odpowiednich miejscach i już. Ale po prostu tam to 20 minut, co będę nagrywał. Och, tym razem uciekł. Znaczy nie uciekł. Och, i tak wrócił i dostał. No dwa razy! Ale oczywiście, co wliczcie sobie sekundę wcześniej, nie będę robił żadnych replay. Kanogaban strzelił perfidnie headshota. Uratował go przed śmiercią. Serio? Tak, chyba tak. Dobra, oj, kolejny. I w tym momencie DJ, nie zagrał? Teraz zagrał. Dobrze.
Do czego zmierzam? Aha, że mam drugi odcinek niedługo się pojawi. Tak, właśnie, bo już jest prawie, że w pół gotowy i będzie kontynuacja dzisiejszego. Dzisiaj przejdziemy trzy poziomy. Poziom przedostatni i walka z bossem, która... O, uwaga, spoiler, nie, zapowiedź, taki trailerek ode mnie, będzie wreszcie wyglądała jak prawdziwa walka. Ten poziom jest naprawdę super, bo nie dość, że jeden z moich ulubionych bossów, to jest chyba mój drugi ulubiony boss pod Dogae, nie? Nie będę mówił kto, znaczy... A osoby, które grały, no to wiedzą, no. Oczywista, oczywistość. Co do bossa? Super będzie, super walka, mówię wam. To nie będzie coś w stylu jak właśnie z Gaenem czy z Dodongą, że no... Chwila, moment, ich nie ma i dłużej walczy się z tym smokiem przed końcówką. Nie, tym razem tak nie będzie. Tym razem będzie wszystko tutaj epickie i w ogóle... A zauważyliście, że już teraz zaczyna się robić nieco trudniej? Tak. No dobra, wiem, Ameryki nie odkryłem w tym momencie, ale no, co tam, poradzimy sobie. I co do tego, co jeszcze do patapanów? Właśnie, były ten... Ej, on nie rzucił tych kamieni w końcu. Wiem, bo tam u góry jest taka wysepka, taki kurwa... Jak się nazywa to na suficie? Nie, nie mam na myśli kafelków teraz. Takie, takie wysepki chyba są, coś w tym stylu. Też takie mega wieśniackie jak kasetony. Właśnie to, o to zahaczył tym kamyszkiem. Nie pamiętam jak się nazywa ten element z wieśniackich sufitów. Dobra, mniejsza, ja tu nie o budownictwie. Co do, ale tym potrzebujemy przedmiotu, który będziemy ulepszać. W międzyczasie przeszliśmy poziom. I wydaje mi się, że dużo osób doradziło, że bym ulepszył jakieś hełmy. I to jest w sumie dobry pomysł. No bo hełm można zekwipować każdemu. No fakt, no można ulepszać jakąś broń, którą mógłbym dać na przykład temu Rydwan, Charibasie i Cornelowi, albo nie wiem, Cornelowi i Grubaskowi, no nie wiem, ten pulpecik, ten kiciuch, jak mu tam Fumia był w ulicy, się nazywał, to jest, jak mu było, kurwa, zapomniałem. Jak mu... Fumia, nie Fumia, no jak mu... A, dobra, przypomnę sobie za chwilę. Ale stwierdziłem, że hełm jest lepszy, bo można wszystkim go zaekwipować i weźmiemy sobie... Nie wiem, na przykład lodowy hełm, bo... Wiecznie, choćbym nie wiem ile procent było odporności na ogień, oni i tak będą płonąć. Nawet tutaj, gdzie nie ma nawet trawy. Co jest wkurzające. W ogóle zobaczcie, jaki ten upiór jest wredny. Przykuł nas do ściany i zaczął... żygać? Znaczy, no wiem, że nam chucha jakimś magicznym piaskiem, ale to wygląda jakby żygał. No sorry, takie mam skojarzenie. Założę się, że na pewno nie. O, zobacz, no biegnie! Bo co? No nie, no dobra, mam nie lodowe, tylko te płomieniste łuki. Więc chyba lodowa czapka nie będzie najgorszym pomysłem. Ktoś mówił, że przecież mogę ulepszyć przedmiot na 30 poziom, zmienić sobie go i ulepszyć inny. Gdy po raz pierwszy przechodziłem tą grę, też faktycznie miałem taki plan, ale okazało się, że gdy zmienimy, bo możemy w trakcie zmienić poziom, że powiedzmy ulepszmy sobie hełmy na 30, a potem zmienimy na jakiś miecz i ulepszymy jego na 30. No spoko, można tak zrobić, tylko że wszystkie przedmioty, które były powyżej 10, spadają na 10 poziom i no szkoda pieniędzy tylko. Więc chyba lepiej się zastanowić, czego tak naprawdę chcemy i chyba hełm nie jest złą opcją. Bo gdy faktycznie dwa pierwsze razy przechodziłem pantalony, to właśnie ulepszałem przedmiot, który chyba miał bohater i chodziło to o broń. Najpierw przechodziłem go Grenburem i ulepszyłem po prostu miecz, który i tak był taki randomowy, w ogóle nie jakoś ekspiony. Pierwszy lepszy miecz z brzegu wziąłem, go ulepszyłem i też nie było to dobrym pomysłem. A za drugim razem już trochę pomyślałem, bo wziąłem jakiś tam dobrą armatę dla... czy laser? Nie pamiętam już. Dlatego, Kanogabanga, bo miałem jako Uber Hero Kanogabanga. Też bardzo fajniejsza gra. Tylko... powiedzmy, jesteśmy mniej defensywni. Znaczy, ofensywnie jesteśmy w kitśli. Jak zresztą chyba nie ma słabych bohaterów. Nie, sam na pewno znajdzie się jakiś ten bohater, który będzie słaby w ofensywie. Ale no, po prostu byliśmy bardziej osłonięci na atak, bo jak stoi tutaj z przodu Dodonga czy Grenbur, to oni razem z Fumią... Boże, jak się nazywa? Ten... Miamsar! Właśnie, Miamsar!
Boże, czemu oni tak przekręcają, na cholerę mi. Teraz już mówię o Kaszankonator. Oglądaliście kiedyś Kaszankonatora? Kto oglądał kiedyś Kaszankonatora? Niech napisze... Czekajcie, jaki był taki tekst Kaszankonatora? Cholera mi to! Tak, Kaszankonator. Kto pamięta Kaszankonatora, niech napisze na czacie po cholerę mi to! Zawsze tak śmiesznie machał rączkami. A kto nie wie, kim jest Kaszankonator, niech... Nie wiem, bo zastępujcie mi sobie go z... Nie róbcie tego, bo zaczniecie jego oglądać i nie dokończycie odcinka. Po tym odcinku wasza praca domowa. Znajdźcie sobie na YouTubie Kaszankonatora, bo bankowo są jakieś reuploady jego filmów, które są po prostu poezją. To jest poezja polskiego YouTube'a, ten gość. Serio, to jest taki, kurde, jakby Klocuch nagrał vloga. A nawet lepiej. To jest taka krzyżówka Roka i Klocucha. O, właśnie. Albo, nie, to jest Mariusz Max Kolonko, Rock Alone, Klocuch, Madafakerski Madafaker i w ogóle wszyscy tak w jednym, no. Jakbyście wzięli od każdego najlepszego youtubera w same najlepsze cechy i wsadzili w jednego człowieka. Wsadzili takiego 12-latka. Tak, właśnie. To jest tak powstał Kaszankonator. Wiecie, ten doktor Zatomówek stał nad tym kotłem. Wziął tam inteligencję Mariusza Maxa Kolonko, elokwencję Roka, głęboką wiedzę Klocucha. I pomieszał. I tak powstał Kaszankonator. I w ogóle, szkoda gościa, że go nie ma. Tak, Kaszankonator, zdecydowanie jeden z moich ulubionych youtuberów. Tak samo jak Maciej Prządło. O, tak, Maciej Prządło też jest dobrym youtuberem. I też możecie sobie go wyszukać, też jest dobry. Ale lepszy jest Kaszankonator, o wiele. Właśnie, nie umniejszając temu. Boże. Temu, zapomniałem, ale zanim, kurde, ale mam jakieś zawiasy. Przed chwilą mówiłem jego nika, teraz zapomniałem kompletnie, o kogo mi chodziło. A wiem, o Macieja Przemło, dobra. Sorry, jestem zawieszony człowiekiem, ludzie. I teraz łyk herbaty. O, i walczymy właśnie z tym smokiem. I co wy na to? Znaczy, co my na to? Nie, no, wiecie. Już chyba wszystko o tym smoku powiedziałem, co mogłem powiedzieć, gdy walczyliśmy z nim po raz pierwszy, dlatego mogę się teraz rozgadywać o tych... Lubię, jak się podobał się ten moment, kiedy wyjaśniłem wam tą grę. Osoby, które grały, i tak wiedzą, o co chodzi, i wiedzą to lepiej ode mnie. Znaczy, nie no, wiedzą, nie wiedzą. Na pewno znajdzie się ktoś, kto wie lepiej. Ale powiedzmy, no rozumieją to, tak? Tak? Rozumiecie tak samo jak ja, może nawet lepiej. I osoby, które nie rozumieją, bądź po prostu nie grały, nie znają tej gry, ale oglądają tą serię, to po prostu już po drodze wyjaśniłem, o co chodzi, albo w komentarzach ktoś mnie poprawił, jak powiedziałem coś w niejasny sposób, albo po prostu przekręciłem jakiś fakt. I po prostu, no wszyscy stali widzowie wiedzą, o co chodzi. I gdy powiedzmy robimy coś, znaczy coś się powtarza, jak ten smog na przykład. Boże, to jest Kostucha, ale frajer. I wtedy, gdy powiedzmy, no jest, że dzieje się jakaś rzecz i to jest, no... No nie mogę już nic więcej powiedzieć, bo wszystko jest jasne. A dziś nie będę mówił, że z nimi walczymy. No Boże, kapitan oczywisty atakuje. Dlatego mogę rozgadywać się o Kaszankonatorze i o Klocuchu. Tak, właśnie. O, właśnie, zaczął żygać. Okej. I tak właśnie zobaczyłem, że tu już mija ponad połowa odcinka w ten sposób. Oj, teraz oberwiemy. Aj! I gdyby to nie była końcówka poziomu i końcówka życia tych potworów, to byłoby naprawdę niewesoło. Bo zakładając, że smokowi zostałby połowa życia jemu, gdybym zagrał Dijin, to bym... No, poatakował trochę, on by załączył swój ognisty płomień. Ognisty płomień, uwaga kochani, To jest kolejna bardzo, bardzo odkrywcza rzecz. Zapiszcie sobie w waszych notesach, gdzie notujecie wszystkie moje kickie teksty. Tak, kolejny tekst do kolekcji, ognisty płomień. No i co ja chciałem powiedzieć? Znowu się zawiesiłem, sorry. No dobra, aha, wiem co chciałem powiedzieć. No jeszcze bym oberwał ognistym płomieniem i byłoby jeszcze gorzej pewnie. O Boże, zrobię to drogę, o sorry. Ach, przepraszam. Dobra, kurde wam powiem, że to jest koniec tego poziomu. I pierwotnie chciałem tutaj zrobić koniec odcinka, ale stwierdziłem, że 15 minut to jest jednak za słabo.
Wiecie, bo już tak podtrzymałem nagranie, że wiecie, już niby się żegnam, jeszcze odebrałem przy okazji SMS-a, ale nie, stwierdziłem, że jednak nie, to za krótko, 15 minut to za mało, ciągle tylko były krótkie odcinki, teraz będzie dłuższy, 20 minutek. I co będzie w następnym odcinku? Będziemy walczyć z tym Rage Wolfem, który zdobył, pamiętacie, tą broń, o której już było tyle mowy. Teraz będzie epicki pojedynek, pierwszy epicki pojedynek w tej grze. Znaczy nie w tej grze, bo już było kilka, ale pierwszy epicki pojedynek w tym poziomie, taki, wiecie, no właśnie taki. I zaraz zobaczycie. Znaczy drugi będzie bardziej epicki, ale czekaj, widziałem, że idziesz, Kornel. Dobra, nie wiem, czytać? Będę czytać. Z jednej strony pragnę cię pokonać, ale leci łuska biedactwo, chcę cię uratować przed superbronią. Ma chore gardło, przechodzi ten, mutacja. Chyba jedno za was, będę zatriumfować, zastrzegnijmy teraz na zawsze. Mik. Superbroń uruchomić. No dobra, ja on zapal, zaraz zacznę silnik, oczywiście bena się skończyła, więc dobra, hasło, no i dobra, już nie chcę mi się czytać, bo mi gardło, jak czytam dużo jego kwestii i nie chcę mi się tego robić, przecież macie oczy, wolę gadać o klucu. I o, zawsze jak podoba mi się jakaś muzyczka, to oczywiście was o tym informuję. Teraz ja się zamknę na chwilę, żebyście mogli posłuchać, bo to jest jedna z moich też ulubionych muzyczek. Ona była chyba przy Darantuli i strasznie ją lubię. I właśnie mi się bardzo spodobał fakt, że dość długo musieliśmy walczyć z wściekłowilkiem. Wściekłowilkiem. Dobrze, że mogłem sobie jej posłuchać. Dobra, to zagra się jakieś 20 sekund. No dobra, to już wystarczy. Ale w ogóle jest chyba rekord, który wytrzymałem tak długo w ciszy. Ale wiecie dlaczego? Tylko dlatego, że lubię tę piosenkę i znowu zacząłem się w nią wsłuchiwać. Nie no, na serio lubię. No i dobra. O, właśnie, jakaś nowa rzecz w tej grze, to zacznijmy to komentować. I to jest mega czołg wściekło wilka. On na razie domyśla się hasło. I będziemy przechodzić tą grę drugi raz. Znaczy nie, będziemy ten poziom robić sobie drugi raz, jak będziemy chcieli. To już nie będzie tak łatwo, nie będzie sobie przez pół poziomu przypominać hasła. Tylko no, już tak konkretnie zacznie zaatakować, bo teraz i tak mamy z górki. O Jezu, znowu, sorry. I właśnie najgorsze jest to, że w sumie nie wiem, tak po prostu atakowałem go, powiedziałem, że ten pocisk, który tam nim strzela, no my nim nie obrywamy za bardzo, poza Karagabargiem i biedaczek przez rany, no. Jak to mówią, no bez poświęcenia nie ma zwycięstwa. No trzeba było poświęcić go, bo tak to by musiał przez cały czas się cofać, a i tak, no i tak dostali dzieci. Nie, no, bardzo sympatyczny poziom, sympatycznie się z nim walczy, śmiesznie, lajtowo, bez jakiegoś spinania dupy, bo silne te ataki aż nie są. Grunt byle unikać tego, bo to jest silne. Pozostałe nie aż tak. Znaczy w sumie, no jest tylko jeden pozostały i może najwyżej nas staranować. Ale to faktycznie robi się irytujące, on tak szybko tym strzela, ale wiecie, bo można albo uciec, jak jesteśmy daleko, jak jesteśmy blisko, to do niego podbiec i już jest gitara, już on nic nam nie zrobi. A to, że sobie tam postrzela z tego lichego karabinku, to już tam... Jak ktoś zdołał tutaj dojść, to raczej zdoła wytrzymać ten lichy karabinek. Bądźmy tutaj szczerzy, więc... Dobra, wściekłowik. Boże, wściekłowik, jak można było razem wściekłowik? Wezmę sobie. Dobra, wezmę sobie herbaty i słuchajcie muzyczki! Super jest, lubię to. To jest właśnie najfajniejsze, że jak człowiek sobie gra w grę, to po prostu cieszy się, że gra w tą grę. I do tego właśnie są gry, a nie żeby się wkurzać przy jej przechodzeniu, tak jak gracze Counter-Strike'a, czy... Nie wiem. Do tego są gry, żeby po prostu bawiło cię to, że w nią grasz, tak jak mnie bawi teraz to. I mnie to bawi teraz podwójnie, bo najpierw bawiłem się przechodząc ten poziom, teraz bawię się oglądając jeszcze raz. Dokładnie. I jeszcze sobie pewnie przerenderuję, jak już wyrenderuję, będę sprawdzał, czy wszystko na pewno dobrze poszło.
to też sobie jeszcze obejrzę raz ten moment. Nie, ale faktycznie sprawdzanie, czy nagranie jest w porządku przed wysłaniem filmu, jest dość dobrym nawykiem. Polecam tak robić, jeżeli ktoś już tam nagrywa jakieś filmy. Bo mi się faktycznie parę razy zdarzyło, że coś ten poszło nie tak, a można było jeszcze na fazie montowania filmu to naprawić. Albo na przykład pamiętam, że w filmie z Roxem. Patrzcie, jaki fajny błąd. Obrywaliśmy, gdybyśmy zamrożeni. W sumie to było bardzo nie fair. Dobra, oczywiście Dijin w odpowiednim momencie, bo ja wiem, kiedy użyć Dijin. Co miałem powiedzieć? A, że w pewnym filmie z Roxem, z Kaktusem, mieliśmy porobić replaye naszych skoków, zapomniałem. I właśnie wtedy nie sprawdziłem nagrania i to był mój błąd. Więc no. I kurde... Spoilować czy nie spoilować? Dobra, spoiler! Pokonamy go w ciągu następnej półtorej minuty. Szkoda, że tak się złożyło, że nie dostał z tego końcowego ataku, ale to już mniejsza. Zobaczcie, kto wrócił do żywych. Nasz armatnik. Ciekawe, czy przeżyje do końca poziomu. W sumie nie pamiętam. Chyba nie. Nie, nie przeżyje tego. On już strzelać będzie. Dobra, jaki jest kurs, że przeżyje? Boże, zluźnie mnie ten. Och, biedny wściekłowicz przegrał. Dobra, kochani. Z racji, że zawsze żegnanie mi się trwa długo, to ja już się zacznę żegnać teraz, więc... Dobra, ja jestem Cichy Wuj, to były Patapony 3, super odcinek polecam. Grajcie w Patapony 3, jeżeli macie taką możliwość. Następne dwa ostatnie poziomy, bardzo epickie poziomy. Jeszcze bardziej epickie niż ta walka za kilka dni. Umówmy się, że nie wiem, wyślę to w poniedziałek. O, w poniedziałek o jakiejś 17:00 będzie ten odcinek. Jak nie, to... W ramach jakiegoś wynagrodzenia nagram coś, co tam będziecie chcieli. Zrobimy jakąś stronę na Facebooku, więc zapraszam na Facebooka, ale wątpię, żebym się zapomniał tego to zrobić, więc żegnam się z wami. Biorę, że się podobało. Zapraszam na kolejny odcinek My Little Minecraft niedługo, kolejna animacja niedługo. Zapomniałem powiedzieć o kolejnej animacji. Powiem to w następnym odcinku. Wątpię, żebym do tego poniedziałku skończył tą animację. Więc dobra, trzymajcie się, na razie, cześć, szukajcie następnego odcinka, pa pa, na razie.